Już od wielu lat regularnie prowadzimy spotkania, które nazywane są wychowaniem komunikacyjnym. To są spotkania, podczas których w zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej są one kierowane, ponieważ rzeczywiście spotykamy się od dzieci najmłodszych, czyli od przedszkolaków do uczniów szkół średnich. Wówczas informujemy w takiej luźniejszej formie, w formie gier i zabaw, o tym, jakie są na przykład zasady zachowania się w komunikacji. Z naszego punktu widzenia takie spotkania poza tym wymiarem takim czysto rozrywkowym, bo dla wielu dzieci to jest wielka frajda, żeby móc zwiedzić zajezdni, a zwłaszcza móc poprowadzić tramwaj, bo czasami i takie są możliwości, żeby pod okiem instruktora przejechać się właśnie w roli motorniczego. To bardzo ważny aspekt jest ten tego przekazu trochę podprogowego i tych wszystkich informacji, które te dzieci otrzymują przy okazji miło spędzanego czasu, przy okazji zabawy. Czego nie wolno robić w tramwaju? Nie można stać na dyskorolce, bo można się wywrócić, skakać, biegać, słuchać za głośno muzyki, bo może się coś stać, jeździć na rolkach, śmieci i nie można kraść. W grupach, które miałem okazję oprowadzać, były zawsze dziewczyny i chłopaki. Bardzo często się zdarza, że dziewczyny dysponują równie dobrą wiedzą. Zainteresowanie dziewczyn często mnie zaskakuje. Najlepszym dowodem było dzisiejsze właśnie zaangażowanie jednej z dziewczynek, która, że tak powiem, w nagrodę zaprezentowała reszcie grupy opuszczanie i podnoszenie pantografu tramwajowego. Dla uczestników takich wycieczek największym powodzeniem cieszy się przede wszystkim chyba jednak myjnia tramwajowa. Co ci się najbardziej podobało dzisiaj? Jak myjnia. 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 Dziewczyny, wszyscy myjnia. Roczna akcja prowadzona jest przez KZK GO wspólnie z tramwajami śląskimi. Zajęcia odbywają się na terenie zajezdni w Będzinie i kierowane są dla grup zorganizowanych, czyli dla takich grup, które mają zajęcia latem w różnego rodzaju placówkach. Jeżeli placówka jest zainteresowana takim spotkaniem, prosimy o kontakt z biurem prasowym. Wówczas wszelkie szczegóły są ustalane. Chciałbym poprowadzić kiedyś tramwaj sam. Dlaczego? No bo można wciskać guziki i jeździć tramwajem.